Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj biorę się za papryczki jalapeno, będą marynowane. To są nasze ulubione papryczki, które dodajemy do tacosów. Świetnie też z nimi smakują tostady, ale nie tylko dania meksykańskie. Fantastycznie też smakują dodawane do naszych klasycznych polskich dań. Zapraszam na ten odcinek. Przepisu będziemy potrzebować papryczek jalapeno. Ja właśnie zebrałam je sekundę temu w ogrodzie, zostały umyte i słuchajcie, zawsze kiedy zajmujemy się ostrymi paprykami, polecam Wam założyć rękawiczki. Każdy może musi się przekonać, ja już nieraz się przekonałam o tym, że po papryczkach nawet jak umyję ręce i dotknę gdzieś koło oka czy koło nosa, to naprawdę długo potem ma się bardzo nieprzyjemne objawy, także polecam Wam ciąć je w rękawiczkach. Oprócz papryczek będziemy potrzebować marchewkę, mam tutaj 3 sztuki, będziemy je obierać i ciąć w talarki. Czosnek, będziemy potrzebować około 3 ząbków czosnku. Cebulę, ja już słuchajcie pocięłam, żebyście znów nie oglądali mnie na wideo w trakcie, kiedy szlocham, także tutaj mamy pociętą jedną średnią cebulę w pół talarki. Do tego będą nam potrzebne ziele angielskie, pieprz i kmin rzymski po łyżeczce. Do tego będziemy potrzebować ocet i chociaż oryginalny przepis na te papryczki używa się tam octu winnego, ja stwierdziłam, że my zrobimy sobie taką zdrową wersję, użyjemy octu jabłkowego. Ja w ogóle mam ocet jabłkowy własny, pokażę Wam, on wygląda jakby to jakiś mózg pływał, ale to jest matka octowa. Prosiliście mnie o to, żeby zrobić wideo o tym, jak robię własny ocet z jabłek, bo wiecie, mamy mnóstwo w swoim ogrodzie i szkoda jest mi przede wszystkim skórek, bo ja bardzo często obieram je, robię z nich musy jabłkowe, a skórki zostają. I kiedyś spróbowałam z tych skórek zrobić ocet i on jest genialny. Słuchajcie, wiele lat się trzyma. Ja ostatni raz robiłam chyba 2 lata temu i ciągle używamy tego octu, bo było go tak dużo, tyle litrów, także zużywamy i taki własny ocet jabłkowy jest najzdrowszy na świecie. On fantastycznie obniża glikemię, także jeżeli macie na przykład problemy z insulinoopornością, ja mam z tym problem, to dodawanie octu jabłkowego do wszelkiego rodzaju dań obniży Wam glukozę poposiłkową. Także warto ten ocet dodawać do swoich dań, a właśnie taki, w którym będzie matka octowa i będzie taki po prostu najzdrowszy na świecie. Także tego octu też użyjemy. Będziemy też potrzebować oliwy, ale to dosłownie 2 łyżek do podsmażenia naszych składników, wody i zioła. Ja tutaj mam liść laurowy, wszystko jest też z ogrodu, świeżuteńko zebrane i umyte. Liść laurowy, tymianek i oregano. W oryginalnym przepisie używa się oregano meksykańskiego, ale my użyjemy tego z mojego ogrodu. I będzie takie wszystko prawie, że oprócz marchewek i czosnku prawie wszystko jest z ogrodu. Zaczynam oczywiście od obrania marchewek. Wycinamy wszystkie elementy, które mogą być jakieś, wiecie, zmienione. Są jakieś takie, tak jak tutaj mam o taki kawałek marchewki, to obcinam też, żeby żadnych nie było na nich zmian. Marchewki obieram obieraczką do warzyw. Bardzo dokładnie. Zwracam teraz uwagę, nie patrzę się na Was, tylko patrzę się na marchewki, bo po moim ostatnim wypadku z palcem to jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o cięcie. Mój talent w temacie szaleństw z nożami to jest po prostu już historia w tej rodzinie. Ale zagoiło się, jeszcze nie do końca, ale już mogę działać bez plastrów i jest w miarę okej. Marchewki będę siekać na drobne talarki. Takie, słuchajcie, jak Wam jedne wyjdą grubsze, drugie cieńsze, nic się złego nie stanie, ale staramy się, żeby nie były za grube. My je dosłownie bardzo krótko przesmażymy razem z cebulą i z jalapeno, a potem zalejemy wszystko naszym octową miksturą. Słuchajcie, te talarki są świetne. My uwielbiamy jeść tacos, w ogóle uwielbiamy meksykańskie jedzenie.
przywieźliśmy sobie, będąc w Meksyku, taką prawdziwą wyciskarkę do tortilli i robimy sobie takie tacosowe wieczory. W trakcie wszyscy, jak jeszcze Gaba była, to Gaba jeszcze robiła z nami. Teraz będziemy sobie robić we dwójkę. Fantastyczne, jeżeli chcecie, to mogę Wam zrobić też taki odcinek z tacosami. Moje ulubione tacosy to tacosy, tak zwane beer butter shrimps. Jak byliśmy właśnie w Meksyku, to te chyba lubiłam najbardziej. Fantastyczna, tam jest marynowana czerwona kapusta, marchewka. Do tego są krewetki, które są w takiej smażone w piwnej takiej piwo, miesza się z mąką i w tym się tak w głębokim oleju smaży i potem do tego przeróżne dodatki i właśnie te jalapeno marynowane. Genialnie to smakuje. Dobra, zanim założę rękawiczki i będę ciąć jalapeno, jeszcze sobie przygotuję ząbki czosnku. Ja tutaj mam taką główkę, słuchajcie, która nie jest za duża, także użyję 4 ząbków czosnku, ale jeżeli macie takie naprawdę konkretne, duże, to użyjcie 3. Ale może lubicie też bardziej czosnkowo, możecie i 5, nawet widziałam i takie przepisy, także też można sobie poszaleć. Jeżeli chodzi o czosnek, to płaską stroną noża będę je po prostu miażdżyć. Ściągnę sobie skórki i w tej formie już będę dodawać. One nie muszą być jakoś mocno przesiekane, czyli płaska strona noża, płaska część dłoni, uderzamy i potem już bardzo łatwo skórka odchodzi nam dosłownie w sekundę i to samo z każdym ząbkiem. Jeżeli przy miażdżeniu nie rozwalą Wam się mocno te ząbki czosnku, to możecie je też spokojnie przesiekać. Ja płucze dłonie wycieram i zakładam rękawiczki, będziemy siekać jalapeno. Słuchajcie, wbiłam się w rękawiczki, niestety mam tylko S-ki, normalnie noszę M-ki. Ja w ogóle nie cierpię rękawiczek ani w ogrodzie. W ogrodzie muszę mieć nie takie, tylko właśnie jakieś takie miękkie. Takich po prostu nie znoszę, ale w przypadku ostrych papryczek naprawdę polecam Wam użyć. Ja używam rękawiczek nitrylowych. Będę siekać moje wszystkie jalapeno na talarki i będziemy też używać do tego ich nasion. To jest ciekawe, bo one nie są jakieś fantastyczne, są ostre oczywiście, natomiast nie są tak ostre, żebyście jakoś nie wiadomo jak płakali. One w momencie, kiedy je właśnie przesmażymy, zalejemy octem, są dużo delikatniejsze niż gdybyście tak sobie przegryźli samo nasiono. Także mam nadzieję, że spróbujecie. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych wynalazków kuchni meksykańskiej, właśnie takie jalapeno. Papryczki będę ciąć w talarki i te talarki mają być grubości około centymetra, ale jeżeli coś będzie troszeczkę grubsze, też nic złego się nie stanie i siekamy, tylko zostawiając te końcówki, je możemy spokojnie wrzucić do kompostu. No i tak wszystkie siekamy, a potem będziemy wszystko już podsmażać i pakować do słoików. Wszystkie posiekane, słuchajcie, zebrałam przeróżne, miałam małe, duże i nawet już część zaczęła mi się czerwienić. Bardzo dobrze jest jalapeno zbierać, kiedy są zielone, bo one tak w oryginalnym przepisie właśnie wyglądają, że są zielone, ale ja dorzucam też kilka czerwonych, nic złego się nie będzie działo. Teraz bierzemy się za podsmażanie całości. Będę używać kilku łyżek oliwy z oliwek, wlewam sobie na patelnię i będę przesmażać na początku cebulę. Dwie, 3 łyżki oliwy i wrzucamy naszą cebulę i będziemy przesmażać ją do tego momentu, aż zrobi nam się taka, wiecie, dużo bardziej delikatna, zmięknie. Kiedy tylko cebula się nam zeszkli, dodajemy nasz czosnek i naszą marchewkę i wszystko razem mieszamy. Na tym etapie dodajemy nasze przyprawy. Możecie je leciutko zmiażdżyć w moździerzu, ale ja dodaję całe. Niech one też nam dodadzą tutaj aromatu. Będziemy też potrzebować soli, ciubata łyżka soli. I dodamy sobie teraz naszych świeżych ziół. Przede wszystkim liść laurowy. Ja świeżych dodaję 3 sztuki. Też niech nam się przesmażą, dodadzą aromatu. I do tego dodajemy oregano. Ja po prostu obrywam je z tych twardych łodyżek.
I tak samo robię z tymiankiem. Około 2 takich powinno być wystarczająco. Całość zaczyna już pięknie pachnieć i teraz dorzucamy nasze jalapeno, dlatego zostawiłam rękawiczki, żeby jednak nie zostało mi tutaj na rękach cała ta ostrość. Całość przesmaża się dosłownie przez minutę, ja już ściągam rękawiczki i będziemy sobie teraz przygotowywać naszą miksturę octową. Będziemy teraz potrzebować 375 ml octu jabłkowego. Chyba będę mieć równo. ml wody. Ja jeszcze dodam do całości łyżkę cukru. Słuchajcie, ślinianki zaczynają pracować. Teraz potrzebujemy odrobiny czasu do momentu, w którym nasze jalapeno z takiego żywo-zielonego zmienią się w taki kolor, powiedziałabym, wojskowej zieleni. W momencie, kiedy, jeżeli kiedyś je jedliście, to wiecie, że one są takie, dużo bardziej ten zielony jest zgniłym zielonym niż takim żywo-zielonym. I w momencie, kiedy zobaczycie, że jalapeno takie się robią, wyłączamy gaz pod naszą patelnią czy pod naszym rondelkiem, dajemy im odrobinę ostygnąć i będziemy przekładać do słoika. Słuchajcie, zieleń naszych papryczek wygląda już fantastycznie. Wyłączam gaz. Ja moje papryczki przechowuję w lodówce, bo tak nam jest najwygodniej, na bieżąco je zużywamy. Możecie je też oczywiście pasteryzować, natomiast dla nas najwygodniej jest w dużym słoju, prosto z lodówki, pamiętamy. Używam tego typu nakładek, taka plastikowa, można je dostać w każdym dosłownie sklepie, takim wiecie, z gospodarstwem domowym. Ona ma takie fajne końcówki, które można używać na różnej wielkości słojach. I wtedy wygodniej nam wszystko wpada, nie ochlapujemy naszego słoja. I będę sobie łyżką po prostu przekładać wszystko do słoja. Słój sobie tylko przestawię blisko mojej tutaj patelni. Bardzo istotne jest to, żeby po nawet ostygnięciu je przekładam, jak to jest ciepłe, natomiast po ostygnięciu zostawiamy na blacie na noc, żeby one sobie jeszcze ostygły, żeby sobie tam to wszystko dobrze zaczęło się marynować i po 8 do 12 godzin chowamy do lodówki. Dociskamy w trakcie, gdy to wszystko przesypuje, dociskamy tak, żeby było jak najgęściej wypełnione naszymi papryczkami i potem już pakuję kolejną porcję. Udało mi się wypełnić prawie cały słoik i teraz resztę będziemy już dopełniać naszym octem. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić prosto z patelni. Chyba tak. Dopełniam tak, żeby było prawie, że do samego końca. Chodzi nam o to, aby całość była bardzo dokładnie zalana płynem, żeby nic nam nie wystawało. Jeżeli mamy tutaj jakieś resztki naszych ziół, to też wyciągam, żeby nic tutaj mi nie wystawało ponad ten płyn, bo najistotniejsze jest to właśnie, żeby... Jak się zaczęłam ślinić, słuchajcie, zapach octu, to aż po prostu ślinianki zaczynają pracować. Możemy jeszcze tutaj delikatnie podotykać łyżką, tak żeby wszystkie bąbelki powietrza nam wyszły z dołu. Bardzo to jest istotne, żeby tam kieszeni powietrznych nie było, prawie jak w ogrodzie. Ale to też jest istotne, żeby te nasze przetwory trzymały się jak najdłużej. I w takiej formie zamykamy, dajemy tej całości ostygnąć i zostawiamy na 12 godzin na naszym blacie. Słuchajcie, całość będzie teraz stygła. Ja sobie zostawiam tę matkę octową do tego, żeby zacząć mój nowy oct. Oczywiście można to zrobić bez matki octowej, ale jak użyjemy chociaż kawałka tej z poprzednich lat, nasz oct dużo szybciej się zrobi. Mam nadzieję, że Was zainteresuje ten odcinek, bo stwierdziłam, że już czas go zrobić, bo ostatnio dostałam wiadomość, Marta, od 2 lat opowiadasz, że to zrobisz i ciągle nie robisz. Także zmotywuję się i nakręcę taki odcinek dla Was.
Ja obserwuję bardzo ciekawy profil Glucose Goddess, ponieważ sama mam problemy z cukrzycą. Zaczęło się od cukrzycy ciężarnych i z insulinoodpornością walczę już dość długo, także zawsze szukam takich wiarygodnych źródeł, co mogę zrobić ja przez takie naturalne sposoby, żeby obniżyć sobie właśnie glikemię. I polecam Wam ten profil Glucose Goddess. Dziewczyna robiła bardzo ciekawe badania na temat badania poziomu glukozy po różnego rodzaju pokarmach. I oni to wszystko robią z takimi monitorami cukru, które się montuje na ramieniu i cały czas testują, jak zachowuje się organizm po zjedzeniu danych rzeczy, co można zrobić w swojej diecie, żeby właśnie ta glikemia poposiłkowa była niższa. Także to jest bardzo ciekawa obserwacja. Też przeczytałam jej książkę, także to jest mega ciekawe. Natomiast jaki jest z tego wniosek? Że ocet jabłkowy jest jedną z lepszych rzeczy, które można zrobić właśnie dlatego, żeby te takie skoki cukru po posiłkach nie były wysokie. Także dodawanie octu jabłkowego do odrobinę do wody czy do naszych sałatek jest super zdrowe. Tym się zajmiemy w następnym odcinku. Ja postaram się Wam też opowiedzieć więcej o occie jabłkowym, co tam się dowiedziałam i jak go też używam. A ja mam nadzieję, że Wy spróbujecie te tacosy. One są niesamowicie rozgrzewające. Jeżeli jest Wam zimno, to dodanie dosłownie łyżki do danego dania będzie na pewno działało super rozgrzewająco. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki 9, w czwartki 16 i w niedzielę 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.